Witajcie, znajdujemy się właśnie w jednym z filadelfijskich szaletów i z tej ukrytej pozycji obserwujemy Koreańczyków w ich naturalnym środowisku. Poczekajmy chwilkę, aż przejdzie ostatni ze strażników. No i proszę, ostatnia osoba z patrolu została zamordowana. Ucieknijmy, bo muszę znaleźć miejsce, aby opowiedzieć wam o najnowszej produkcji militarnej w stylu Far Cry, czyli o Homefront The Revolution. Dobra, kosz na śmieci też jest w stanie nam pomóc, ukryjemy się w ten sposób przed wzrokiem strażników. Mamy teraz chwilę spokoju. No to od początku, czym w ogóle jest Homefront The Revolution? Już od pierwszych chwil z nowym Homefrontem rzuca się w oczy, że twórcy zapatrzeni byli w świeże dokonania z serii Far Cry. Gra nawiązuje do sandboxa Ubisoftu w wielu kwestiach, chociażby z koncepcją odbijania wrogich posterunków, przyjmowania zadań czy zakupu ekwipunku w charakterystycznych szafach, wygodnie rozstawionych przy każdym punkcie kluczowym. Są też pewne mechanizmy zabawy i szczegóły, które nawiązują do Far Cry 3 i 4. Jest nawet charakterystyczna animacja szprycowania się strzykawką, aby podreperować zdrowie. Możemy też poczuć się znajomo, przeglądając rodzaje przeciwników, bo podział Koreańczyków na kilka typów, od lekkiego piechura po opancerzonego brysia z CKM-em oraz uzupełnienie ich zastępów pojazdami opancerzonymi, nie wykracza poza Ubisoftowe standardy. W przeciwieństwie jednak do Far Cry 3 i 4, akcja Homefronta toczy się jedynie w terenach miejskich, a dokładnie w kilku dzielnicach okupowanej Filadelfii. Okupowanej oczywiście przez Koreańczyków, bo w tej historii political fiction Stany Zjednoczone dotknął ogromny kryzys gospodarczy, a Korea wykorzystała to na własną korzyść, aby podbić Stany Zjednoczone. Ustaliliśmy, że gra jest podobna do Far Cry'a, ale poruszanie się po zrujnowanej metropolii ułatwia mechanika parkouru, wyraźnie nawiązująca do podobnych rozwiązań z Dying Light. Coś w tej rewolucji dużo podpatrzonych pomysłów. Na obronę Homefronta jednak gra przynosi też coś nowego do stołu. Kampania fabularna opiera się bowiem na specyficznym przemieszaniu dwóch tradycji, liniowej strzelanki w stylu Call of Duty i sandboxa pokroju Far Cry. Obok mocno oskryptowanych wydarzeń i misji czekają nas tereny otwarte na eksplorację z serią wyzwań i zadań do wykonania w dowolnej kolejności. Homefront dopiero wraz z postępami w fabule otwiera nam dostęp do kolejnych dzielnic miasta, więc gracz po każdej fazie wybryku w mini piaskownicy jest zmuszony ruszyć scenariusz do przodu. Dzięki temu ciągle pamiętamy, po co te wszystkie dywersje, podkopywanie działań okupanta i chowanie się po szaletach przed patrolami. Z kampanią fabularną spędziłem 15 godzin. Jest to gra, która wiele rzeczy robi dobrze, ale równie wiele rzeczy robi po prostu źle i praktycznie każdy pozytywny element jest w cieniu jakiejś głupotki czy dziwnego rozwiązania. Oto najgorsze i najlepsze rzeczy, jakie zrobił Homefront The Revolution. Sama koncepcja stojąca za realiami tego świata political fiction z Homefront The Revolution jest bardzo interesująca, dlatego że po raz pierwszy od dawna Stany Zjednoczone są postawione w bardzo trudnej sytuacji, przypominającej wielki kryzys z lat 20. 30. W wyniku tego kryzysu oraz dywersji przeprowadzonej przez Koreańczyków, Stany Zjednoczone nie są w stanie obronić się przed inwazją. Akcja gry zaczyna się kilka lat po porażce i jesteśmy świadkami tego, jak wygląda okupacyjny dzień powszedni. Z jednej strony mamy ludzi, którzy ledwo ciułają, pracując kilkanaście godzin dziennie oraz żyjących w katastrofalnych warunkach. Obok tego wśród Amerykanów znalazła się grupa chętna na współpracę z okupantem. Jest to grupa kolaborantów, którzy żyją w lepszych dzielnicach i dzięki temu cieszą się pewnymi przywilejami. Homefrontowi udaje się zbudować kilkoma scenkami, szczególnie w świecie sandboxowym, przekonujący klimat. Jesteśmy świadkami czasami samosądów na kolaborancie, jesteśmy świadkami tragicznych scen, kiedy ludzie biją się o jedzenie, a także tego, do czego doprowadza system totalitarny. I tak jak wspomniałem na początku, choć klimat jest pierwszorzędny, niestety cień na niego rzuca kiepska fabuła i marne postacie. Z The Revolution zapamiętam kilka fajnych momentów, gdy ze strzelbą oczyściłem kamienicę pełną snajperów, gdy po raz pierwszy doprowadziłem dzielnicę na skraj wrzenia, gdy wysiliłem szare komórki, aby rozwiązać parkurową zagadkę. Ale żadne z tych wspomnień
nie jest związany z główną linią fabularną. Coś, co początkowo zapowiada się jako intrygujące preludium do właściwej akcji, okazuje się być głównym wątkiem całej kampanii. Próby odbicia bohatera symbolu z rąk Koreańczyków dawały opcję na opowiedzenie dobrej, prostej historii. Scenarzystów jednak poniosło, chcieli chwycić kilka srok za ogon i ostatecznie złożyli mocno umowną całość, gdzie ciężko uwierzyć w motywacje kierujące postaciami. Nawet pomimo brutalnej sceny przesłuchania otwierającej kampanię, nie odczuwałem w grze żadnych emocji. Gdy nie dotyka nas śmierć kolejnych członków ekipy, to wiadomo, że coś poszło nie tak. Dołóżmy do tego zestaw kiepsko skleconych dialogów, by otrzymać obraz wojennej produkcji niebezpiecznie blisko ocierającej się o banał. Trudno wybaczyć tej grze, brak dramaturgii rozczarowuje finał, który nie oferuje od strony mechaniki nic więcej od tego, co widzieliśmy wcześniej i który nie potrafi zbudować napięcia ani przekonać nas, że jesteśmy świadkami czegoś naprawdę istotnego. Druga najlepsza rzecz w Homefroncie, czyli grafika. Już na pierwszy rzut oka widać, że Homefront jest po prostu grą ładną, szczególnie w wersji na PC, którą mieliśmy okazję testować. Działa ona na CryEngine, co widać, szczególnie na statycznych obrazkach oraz w momencie, kiedy nie podziwiamy animacji postaci. Bo niestety, ale gra ma wielkie problemy zarówno z animacjami, jak i z fizyką świata. Sami widzicie, oprawa prezentuje się lepiej niż dobrze, oko cieszą dopracowane twarze bohaterów, ładne wnętrza, ostre tekstury, klimatyczne oświetlenie. Jednak już CryEngine pokazywał wielokrotnie, że sprawia kłopoty wszystkim zewnętrznym deweloperom, którzy nie są Crytekiem. Nowy Homefront psoci na wielu płaszczyznach związanych właśnie z silnikiem, a zespół dziwnych, zgliczowanych objawów widzę w takim natężeniu po raz pierwszy od premiery Fallouta 4. Drgające przedmioty na stole, nawiedzone postukujące wiadro, zniszczone drony zawieszone w powietrzu to jedno. Gorzej ma się sprawa z nieuruchamiającymi się skryptami, jak w sytuacji, gdy postacie niezależne nie rozpoczęły w misji fabularnej załadunku broni na ciężarówkę. Choroba gliczy dotyka też naszą postać, gdy ta utknie w oknie, przez które chcieliśmy wskoczyć do kryjówki, czy też zostanie zablokowana przez towarzyszy, bo stanie w złym miejscu w trakcie odprawy przed misją. To niskobudżetowe wrażenie wzmacnia się w trakcie walk zbiorowych, gdy na wypad ruszamy w towarzystwie kilku chętnych partyzantów. Sztuczna inteligencja często nie radzi sobie z szukaniem ścieżki czy z namierzaniem celu. Trzecia najlepsza rzecz w Homefroncie, czyli strefy żółte. Homefront oferuje zabawę, jaką dobrze znamy z militarnych sandboxów. Na terenie rozsiane są punkty kluczowe, których podbój pozwala położyć łapę na zasobach oraz wzmocnić poparcie dla partyzantów. Obok tego czeka nas pościg za patrolami, zapolujemy na snajperów, poszperamy za radikami, aby nastawić je na częstotliwość powstańczej rozgłośni. W tym wypadku mówimy jednak o strefach czerwonych. A czym są strefy żółte? To okupowane dzielnice mieszkalne, które są jeszcze pod butem administracji okupanta i kolaborantów. Zastraszona ludność preferuje nędzną egzystencję nad powstańcze zrywy i nie możemy liczyć na ich wsparcie w chwilach zagrożenia. I tu zaczyna się nasza rola, aby dywersją osłabić władzę i pokrzepić serca Amerykanów. Żeby osiągnąć sukces, nie możemy się zbytnio rzucać w oczy, więc chowamy broń, unikamy wzroku strażników i szukamy kryjówek, niszczymy szczekaczki, wysadzamy składy paliwa oraz eliminujemy urzędników. Siłą rzeczy dochodzi do okazjonalnych strzelanin, ale jesteśmy w nich postawieni na przegranej pozycji. Patrole przyzywają znaczne posiłki, które nigdy nie ulegają wyczerpaniu. Pozostaje tylko ucieczka i zgubienie pościgu. Do tego właśnie przydają się wspomniane na samym początku toy-toye czy kontenery na śmieci. Każdy drobny sukces zbliża nas do ostatecznego celu, do prowadzenia w dzielnicy do kompletnego rozgardiaszu, co wiąże się z przemianą jej statusu z żółtego na czerwony. Wtedy wszelka subtelność idzie w odstawkę i możliwe jest całkowite wyszarpnięcie rejonu z rąk Koreańczyków. I choć taki pomysł na gameplay brzmi kapitalnie, to niestety jest on podkopany przez bardzo marną mechanikę skradanki. Efekt pryska jednak, gdy po raz trzeci ratujemy tego samego losowo generowanego więźnia z rąk brutalnego żołnierza, gdy po zniszczeniu opancerzonego konwoju kryjemy się w najbliższym klopie i pościg ustaje, gdy na oczyszczonym terytorium znikąd pojawia się patrol, do złudzenia przypominający oddział,
który wykosiliśmy kilka minut wcześniej. Pod względem mechaniki Homefront nie jest w stanie udźwignąć bardzo ciekawego pomysłu, a szkoda. Na plus jednak zaliczyłbym wizualne przedstawienie tego, jak zmienia się dzielnica dzięki działaniom ruchu oporu. Przykładowo kolaborancki dystrykt początkowo dla reżimu odgrywa rolę symbolu. Mamy tam czyste ulice, szereg zadbanych domków, spokój i kontrola na każdym kroku. Z czasem na ścianach pojawiają się graffiti, w oknach flagi, a w zaułkach dochodzi do samosądów. W fazie otwartej wojny noc oświetlają już ognie płonących samochodów, a okupant wysyła na glące komunikaty o zachowanie porządku. Ostatni duży atut Homefronta, czyli długa kampania, niestety podkopana przez powtarzalność i pewną nijakość gameplaya. Sama kampania starcza na około 15-20 godzin zabawy, jest to naprawdę dużo w porównaniu do innych produkcji na rynku. Niestety to ostatecznie mieszanka, którą ciężko polecić bez pewnych obostrzeń. Na pewno może podobać się pomysł na projekt gry, która miała łączyć co najlepsze z sandboxów i liniowych strzelanin. Szkoda tylko, że żaden z tych elementów nie wybija się ponad przeciętność. Fabularna nijakość kontrastuje z ciekawym settingiem okupowanego terytorium. Proste skradankowe mechanizmy podkopują potencjał odbijania stref żółtych, a masowe batalie wypadają często śmiesznie w wyniku niedomagania sztucznej inteligencji i wszędobylskich gliczy. I choć nie można narzekać na zawartość, to w ostatecznym rozrachunku pozostaje wrażenie, że do czynienia mamy z produkcją, która niekoniecznie odpłaci w dobrej walucie poświęcony jej czas.